Co to jest program Nasza Lubuska Polityka? Dzień dobry Państwu. A moi Państwa gośćmi dzisiaj są Paula Ostałowska, Nowa Generacja. Dzień Dzień dobry. dobry. Bartosz Surdyk, Młoda Lewica. Dzień dobry. I Paweł Redzik, Młodzi dla Wolności. Dzień dobry. No, dzisiaj trochę w innej konfiguracji jesteśmy tutaj w naszym studiu, bo zazwyczaj rozmawiamy już z pełnoprawnymi politykami, czy społecznikami, czy też przedstawicielami różnych innych dziedzin, które mają wpływ na nasze życie, ale porozmawiamy dzisiaj w gronie osób, jakby nie patrzeć młodych, bo reprezentujecie młodzieżówki partii politycznych, które są w polskim parlamencie. Kilkanaście dni temu zorganizowaliście taką konferencję, na której mówiliście o tym, że chcecie być słyszani i chcecie, żeby wasz głos docierał i nie był zamykany w takim dość hermetycznym środowisku. Czujecie się trochę tak hermetycznie zamknięci, że jednak na młodych ludzi, którzy reprezentują właśnie te młodzieżówki partyjne, one nie są brane być może na poważnie? Może na początek Paula Ostałowska? Już samo to, że dostaliśmy zaproszenie do dzisiejszego programu, pokazuje, że nie jesteśmy jednak zamykani w tym hermetycznym środowisku i uważam też, że ten apel, który wystosowaliśmy właśnie do mediów, zadziałał, bo dostaliśmy to zaproszenie właśnie po tym apelu. Co prawda ma się czasem to wrażenie, że jako młody człowiek nie jest się do końca branym tak na poważnie, ale uważam, że tutaj jest duża rola mediów społecznościowych, ponieważ tam każdy ma równe szanse i my akurat, młodzi ludzie, celujemy bardziej w te media społecznościowe i chcielibyśmy też więcej, żeby pokazywano nas na przykład właśnie w telewizji czy właśnie w radiu. No i wtedy moglibyśmy się właśnie jako młodzi ludzie bardziej pokazać, iść takim przykładem, żeby widzieli nas inni, żeby chcieli się również angażować, ale nie powiedziałabym, że jesteśmy zupełnie zamykani w hermetycznym środowisku. Ale to jest też trochę tak, że wy chcecie wyjść poza ten schemat, gdzie właśnie młodzi ludzie, ludzie w waszym wieku są kojarzeni tylko i wyłącznie z mediami społecznościowymi gdzieś, że te tradycyjne media to jednak nie są dla was, że one już są dla was trochę tak jakby czymś egzotycznym? Może teraz Bartosz Surdyk? Odpowiem na pierwsze pytanie, bo jeśli chodzi o tą hermetyczność, to, no to też zależy od regionu Polski, zależy od chęci wszystkich mediów lokalnych. Oczywiście w mediach krajowych nie jest to za bardzo do końca reprezentowane, szczególnie nie po likwidacji popularnego programu Młodzież kontra RAF TVP. Ale jeśli chodzi o lubuskie, no to wcześniej jeszcze o takie rzeczy nie pytaliśmy, a że po tej konferencji, którą zorganizowaliśmy, jest sukces, no to myślę, że w Lubuskim jako młodzi działacze nie mamy jakichś wielkich przeszkód, no co też widać po tym, jak prosto to i jak szybko został stworzony z chęcią władz wojewódzkich młodzieżowy sejmik województwa lubuskiego, w którym tutaj Pawłem jesteśmy radnymi. Jeśli chodzi o pana pytanie, można prosić o powtórzenie? Chodzi mi o to, czy bardziej skupiacie się na tych tradycyjnych mediach, czy przynosicie tych mediów społecznościowych, z którymi jesteście jednak najbardziej kojarzeni, to wasze pokolenie jednak najbardziej kojarzy się z tą działalnością w mediach społecznościowych. Czy wam jest potrzebna ta obecność w mediach tradycyjnych? Obecność w mediach tradycyjnych, znaczy zależy, co powiemy o tych mediach tradycyjnych, no bo no, Lubuskie Centrum Informacyjne jest spuszczane w internecie, więc równie dobrze, że możemy się pochwalić obecnością tutaj, więc pod tym względem nie ma zbytniego rozróżnienia, a w samych mediach tradycyjnych, no to oczywiście też chcę, też przynajmniej może będziemy dążyć do tego, żeby mieć może, że w jakiejś gazecie gdzieś tam możliwość dania swojego głosu, ale media lokalne poza gazetami to operują głównie w internecie, więc niezbyt widzę jakiegoś rozróżnienia na media lokal. Czyli gdzieś tu pewnie jest ten wspólny mianownik. Pytanie do Pawła Redzika.
No nie przez przypadek wzięła się ta wasza konferencja. No połączyliście siły tak naprawdę od Konfederacji przez Platformę po Lewicę. Zabrakło przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. To już jest inna kwestia. Ale czy widzicie już po tej konferencji, no jesteśmy dzisiaj u nas w programie, więc pewnie coś się zmienia, ale widzicie faktycznie, że ona pomogła? No pomaga. Dzisiaj akurat jesteśmy właśnie u pana, więc to już jest pewien sukces zawsze. Tak jak wcześniej było mówione, media społecznościowe dla nas są głównym sposobem komunikacji z rówieśnikami przede wszystkim. Ale jeżeli chcemy trafić do osób trochę starszych, no to musimy pójść do tych mediów tradycyjnych. Już akurat jesteśmy w tym etapie, że dzisiaj trafimy bardziej do takich osób trochę starszych niż zwykle w mediach społecznościowych, ale jednak dalej w te młode pokolenie trafiamy z przekazem, jako te młodzieżówki. Z kolei później, jeżeli akurat trochę się rozwinie sytuacja z mediami tradycyjnymi, może trafimy do osób nawet takich o wiele starszych od nas, które mogły być nawet naszymi dziadkami. No to też nie przypadek, że pewnie zorganizowaliście tę konferencję, chcecie być słyszalni w takim właśnie momencie, bo jesteśmy na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Potem są wybory samorządowe, więc to jest taki okres, gdzie pewnie też chcecie pokazać siebie i swoje problemy i swoje postulaty. Chciałem was zapytać teraz już takie kwestie typowo polityczne o tym, co przed nami w kraju. Wasze pokolenie, ja zresztą praktycznie też, no, jedną trzecią swojego życia spędziłem, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jaka jest dzisiaj dla was Polska? Co wam się w niej podoba, co wam się w niej nie podoba? Macie po 20 kilka lat, jeśli dobrze sądzę. Prawie, 18. No to prawie. No to tutaj kolega jest najmłodszy, ale no to macie te... taki wstęp tak naprawdę do swojego życia. Co teraz dla was oznacza życie w Polsce? Ja muszę się przyznać, że od 10 lat moi rodzice, 10 lat temu moi rodzice zdecydowali się na wyprowadzkę z Polski i 5 lat temu podjęłam świadomą decyzję, że ja do Polski chcę wrócić i rozpoczęłam studia w Słubicach w Kolegium Polonicum, który jest filią Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu, mimo że tak naprawdę miałam moje drzwi stały otworem w Niemczech, ja się zdecydowałam na częściowy powrót do Polski, dlatego że widzę, że ten kraj, jak on się rozwinął w ostatnim czasie, mimo rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale oczywiście było to możliwe tylko dlatego, że były dane porządne fundamenty przez partię, która rządziła tym krajem wcześniej. Bardzo mi się podoba, że Polska jest dalej członkiem Unii Europejskiej, z czego wynikają właśnie te benefity, my możemy czerpać korzyści. I Polska jest dla mnie krajem, który ma przede wszystkim przed sobą przyszłość. Polacy to są ludzie, którzy są bardzo pracowici, jesteśmy bardzo zorientowani na nowe technologie i mam nadzieję, że obojętnie jaki będzie wynik wyborów, nawet jeśli dojdzie do tego najgorszego, że Polska zostanie w Unii Europejskiej, bo dla mnie ta Unia jest właśnie gwarantem tego, że Polska jest mimo wszystko miejscem, w którym dalej można żyć. Tutaj ta Unia Europejska się pojawia, ale teraz takie pytanie może do Bartosza Surdyka. Rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jesteście przedstawicielami partii opozycyjnych, które ewidentnie chcą w Polsce zmiany, tak? No, które stają w kontrze do PiSu. Może bardziej bądź mniej to jest oczywiste, bo niektórzy mówią o koalicji PiSu i Konfederacji po wyborach, ale no to znaczy, że reprezentujecie partię opozycyjną, znaczy, że coś wam się w Polsce nie podoba. To co wam się nie podoba w Polsce? No tutaj tak, jeśli chodzi o to, co się nie podoba w Polsce, no, nie podam kwestii związanych oczywiście z kwestiami na przykład z inflacją, ale jeśli chodzi o rzeczy niepodobające się w Polsce, no to myślę, że całokształt organizacji polskiego państwa i życia publicznego, który przy być może innym rodzaju nie sprawiłby, że jednak wszystkie siły polityczne na Polsce byłyby w stanie jakoś wspólne rozwiązania wypracować, a tak no to w tej chwili mamy taką sytuację, że wiem, że no, że PiS no i całkowicie ustawia całą Polskę no, po swojej widzimisze, no i w
W tej chwili mamy całkowicie rozwalony system edukacji, mamy system edukacji, który minister Czarnek stara się podporządkować i kościołowi, i całkowitemu mu zastraszeniu nauczycieli. W Polsce nie mamy my już praktycznie nieporządnych usług publicznych. W Polsce se urzędnicy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele zarabiają obecnie bardzo mało pieniędzy. W Polsce się wyprowadza za całkowicie wszystkie usługi publiczne. W Polsce no i wszystkie instytucje na rynek prywatny, przez to i przez to i wszystko jest droższe, no i wszystko źle funkcjonuje. Nie mamy my w Polsce, Polska nie prowadzi żadnej porządnej polityki zagranicznej. To już jest chyba, taka diagnoza dotycząca bardzo, bardzo wielu punktów, także widzimy chyba, że młoda lewica pokazuje to, że w gruncie rzeczy większość tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jak wygląda Polska, i się nie podoba. Tak. To teraz pytanie do przedstawiciela Młodych dla Wolności. Konfederacja. Co jej się nie podoba, jeśli chodzi o Młodych dla Wolności? Co chce zmienić? Bo Konfederacja, wiemy, mówię tak ogólnie, że Konfederacja, bo do wyborów przystępujecie jednym frontem. Niektórzy Konfederację utożsamiają z tymi podatkami, z tymi kwestiami gospodarczymi, no ale Konfederacja ma też również swoje poglądy, jeśli chodzi o światopogląd, o kwestie wolności, o kwestie praw człowieka, no, z którymi myślę, że tutaj czy przedstawicielka Platformy Obywatelskiej, czy Lewicy, no skrajnie się nie zgadza. No to tak, jak pan powiedział, głównie akurat się skupiamy na kwestiach gospodarczych, bo tym się najbardziej różnimy od wszystkich. Jesteśmy za tym, żeby uprościć system podatkowy, który jest tak uregulowany, że nawet prosty człowiek go nie zrozumie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma kilkaset stron. Mało kto ją czyta. To jest gruba książka, grubsza pewnie od potopu by wyszła. Z kolei akurat światopogląd, no to przede wszystkim tu byśmy się nie zgodzili w kwestii kościoła z innymi, ale to jest tak, że religię, nieważna jaka jest, należy szanować. Czy to jest islam, czy to jest chrześcijaństwo i nieważne jaki to jest odłam chrześcijaństwa nawet, czy katolicyzm, czy protestantyzm, czy jeszcze prawosławie. Z kolei jeszcze, tak jak tutaj kolega powiedział, co nam się nie podoba. Zwróćmy na bardzo ważną kwestię. Sprawy zagraniczne. Dyplomacja w Polsce leży. Bo tego już ładnie się nazwać nie da. Jesteśmy tak akurat daleko w tyle za różnymi państwami, które walczą na arenie międzynarodowej o korzyści dla swoich obywateli, o to, żeby było im po prostu łatwiej, a Polska zgadza się na wszystko, co im powie osoba z zagranicy jakaś. Jakiś urzędnik z innego państwa. To teraz pytanie może do Poli Ostałaskiej znowu. Zaczniemy od początku. Czego oczekujecie po najbliższych wyborach parlamentarnych? Mówicie o tym wprost, co wam się nie podoba, co chcielibyście zmienić, ale czego oczekujecie? Wynik wyborów, jaki będzie, tego dzisiaj nie wie nikt. Widzimy sondaże, możemy na nie patrzeć mniej lub bardziej ufnie, no ale pewnie jakieś oczekiwania macie. Po pierwsze oczekuję wygranej Koalicji Obywatelskiej i że uda się stworzyć rząd, który będzie w stanie rządzić, który będzie w stanie trzymać stabilną większość w Sejmie. I oczekuję przede wszystkim tego, że posprząta się po PiSie. Można powiedzieć, że brzmi to dość abstrakcyjnie. Platforma też przedstawiła konkretne punkty programowe, jak ona to widzi, ale ja osobiście, dla mnie największym postulatem jest właśnie to, żebyśmy po tym PiSie posprzątali, żebyśmy starali się ten kryzys praworządności zażegnać. Będzie to bardzo trudne zadanie, żeby jednym z pierwszych rzeczy było to, że zliberalizujemy prawo aborcyjne i nie będzie tutaj powrotu do kompromisu aborcyjnego z 1997 roku, tylko ma być tak, że do trzeciego miesiąca kobieta powinna być w stanie sama decydować o tym, co będzie się działo z jej ciałem. Oczekuję również tego, że
Jak tutaj już padła kwestia polityki zagranicznej, że odbudujemy dobre relacje, poprawne relacje z naszymi sąsiadami przede wszystkim oraz że wykorzystamy to przesunięcie sił w NATO na wschód, że Polska będąc wschodnią granicą NATO, szczególnie w konflikcie tutaj, w wojnie Rosji z Ukrainą, że będziemy grali jeszcze większą rolę, będziemy mieli więcej do powiedzenia oraz że będziemy jeszcze bardziej chronieni i że z naszym zdaniem na arenie międzynarodowej więcej osób będzie się zgadzać. I oczekuję właśnie też tego, że Polska wróci do swojej pozycji międzynarodowej, jaką miała, że będą się więcej z nami liczyć i że w Unii Europejskiej nie będziemy już tym buntującym się dzieckiem, tylko dojdziemy do tego, co wcześniej było, czyli na przykład, że Polska miała właśnie taką pozycję, że Donaldowi Tuskowi zaproponowano pozycję szefa w jednej z najważniejszych instytucji unijnych. Teraz Bartosz Surdyk. Dla młodej lewicy jeden taki najważniejszy postulat, jeśli teraz mielibyśmy wskazać, co to jest po wyborach, co miałoby się zmienić. Wiadomo, że tych postulatów jest dużo, ale taka najważniejsza kwestia, która być może ciebie najbardziej nurtuje, co by to było? No tutaj jest ważne pytanie dla mnie, czy dla całej młodej lewicy? Nie, pytam z twojej perspektywy. No, reprezentujesz młodą lewicę, no ale też masz swoje poglądy. Co cię najbardziej nurtuje, czego najbardziej, co chciałbyś zmienić w Polsce? Dostajesz realną władzę 15-16 października, mówisz, dzisiaj zmieniamy jako pierwsze to, co by to było? Dobra, no to ja bym przede wszystkim jako pierwsze zmienił na pewno nasz system wyborczy, czy na bardziej proporcjonalny, żeby nie doszło więcej do sytuacji, gdzie partia, która zdobywa 37% cent w 2015 PiS zdobywa 235 mandatów w Sejmie, mnie wraz z likwidacją między innymi 8-procentowego progu dla koalicji. Ale uznajmy, że jesteśmy już po wyborach i rządzi tak, młoda lewica, to co by to było? 4 lata przed sobą, co trzeba zmienić jako pierwsze w Polsce? Dobra, no to ja jako pierwsze te wszystkie podstawowe rzeczy prawno-człowiecze, czyli liberalizacja prawa aborcyjnego do trzeciego miesiąca ciąży, oczywiście związki partnerskie lub małżeństwa jednopłciowe, oczywiście czy na tyle, ile to będzie możliwe prawnie. Mam nadzieję, że całkowicie doprowadzić jak najbardziej do sytuacji, gdzie będzie jeszcze szerszy dostęp do psychologa w szkole. No i psycholog nie będzie tak drogi, żeby ludzie nie musieli wypłacać na niego większości swojej wypłaty. To dodatkowo należy że odwrócić trend centralizacji władzy w rękach rządu centralnego, no i przywrócić szerokie finansowanie samorządom, zwiększyć uprawnienia przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego. I tych kwestii zrobiło się kilka, więc teraz pytanie. Dobra. Do młodych, dla wolności, dla Konfederacji. Co Konfederacja jako pierwsza, co ty jako ten, który ma tę realną władzę, i jest 16 października, dzień po wyborach. Co się zmienia? Ja powiem tak typowo jak właśnie Konfederata. Typowy, proste i niskie podatki. To jest to, o co zabiegamy. Żeby system podatkowy w Polsce był prosty. Żeby Polak nie musiał chodzić po urzędach się pytać, co ja muszę zapłacić, tylko wiedział, zarobiłem tyle i sam sobie mógł obliczyć. Zapłacę tyle i tyle podatku. Jako drugie, co bym zrobił, to przede wszystkim zniesienie zbędnych regulacji prawnych w kontekście wszelakim, jak na przykład, co by tu można powiedzieć, w szkole. Zamiast skupić się na tym, żeby nauczyć swojego ucznia wszystkiego, co powinien wiedzieć, musi często wypełniać niepotrzebne sterty dokumentów, bo taki mamy wymóg prawny. Więc rzeczy do zmiany jest całkiem sporo. Ale i bardzo możliwe, że byśmy tego nie zrobili w ciągu 4 lat. Trzeba wszystko robić stopniowo, powoli,
żeby nie zrobić zaraz rewolucji jakiejś i żeby... No to nie wiem, czy to zachęci wyborców do głosowania na Konfederację, jeśli mówi się, że nie zrobi się czegoś 4 lata, ale to już jest inna kwestia. Pytanie do Poli Ostałowskiej. Jak angażujecie się w kampanii wyborczą? Jeszcze oficjalnie kampanii wyborczej nie ma, no wiadomo, że partie już w terenie działają, no i gdzieś tam próbują pozyskiwać tych wyborców. Jak działacie? Czekamy najpierw z niecierpliwością do 12 sierpnia, gdzie jest to ostateczna data, kiedy Andrzej Duda ogłosi datę wyborów, ale oczywiście zaczęliśmy już. Przede wszystkim zachęcamy ludzi do zarejestrowania się, do wzięcia udziału w obywatelskiej kontroli wyborów, ponieważ mamy bardzo duże i uzasadnione obawy, które też są potwierdzane na przykład przez czy Unię Europejską, czy różne organizacje działające właśnie na rzecz tam praw człowieka z zagranicy, że Polsce przydałaby się misja obserwacyjna, jeśli chodzi właśnie o uczciwość wyborów. Wiem, że taka misja OBWE w Polsce będzie w październiku prawdopodobnie, więc... No, więc musimy my się jeszcze bardziej zaangażować. Zachęcamy też ludzi, nawet w naszym takim właśnie prywatnym gronie, bo od tego się zaczyna. Ważne jest, żeby zacząć właśnie tutaj od siebie, zacząć działać lokalnie, bo potem się to na to działanie globalne przerzuca, żeby zachęcamy w naszym gronie jedną, dwie, trzy osoby, one potem zachęcają kolejne, idzie taka reakcja łańcuchowa, hej, idźcie na wybory. U nas w Słubicach jest taka specyficzna sytuacja, że wiele osób ma jeszcze miejsce zamieszkania gdzieś indziej, bo przyjeżdżają tutaj na studia, pomieszkiwają u rodziców, czy gdzieś indziej i właśnie, żebyśmy się zmobilizowali i pamiętali, że tego dnia, że musimy się właśnie zapisać, żeby w innym miejscu głosować niż miejsce zamieszkania. Działamy też w ten sposób, że między sobą organizujemy właśnie takie akcje, żeby działać jako ekipa, ponieważ istniejemy dopiero od niedawna. W kwietniu no, przeprowadziliśmy... ma dwie młodzieżówki, także... Tak, ale chodzi o moją młodzieżówkę. Tutaj mówię o nas tylko. Mieliśmy wybory, mieliśmy spotkanie zakładające dopiero pod koniec kwietnia, więc jesteśmy dość młodzi, a tutaj takie duże wyzwanie przed nami, więc działamy tak, żeby jako ekipa właśnie się zintegrować, żebyśmy wiedzieli, co chcemy. Robiliśmy właśnie debaty dyskusyjne na temat praworządności w Polsce, żebyśmy wiedzieli, co nam się nie podoba, co robiliśmy teraz, no, to było w zeszłym tygodniu, tak, właśnie, weekend, i właśnie ja już właśnie tutaj sobie muszę w głowie uporządkować, dokładnie, mieliśmy tą akcję z PKP, gdzie chcieliśmy nagłośnić problem wykluczenia komunikacyjnego, planujemy już kolejne, żeby nie tylko mówić o wykluczeniu kolejowym, ale również wykluczeniu autobusowym. I będziemy czekali na to, jak Platforma powie, że możemy ją wesprzeć. Wiadomo, ulotki, zbieranie potem podpisów pod list dla kandydatów. No ale właśnie czekamy niecierpliwie tutaj na tą datę wyborów. Także jak widzimy, Platforma działa prężnie. Jak działa Młoda Lewica? Oczywiście. Młoda Lewica, no to w sobotę mieliśmy kongres krajowy, na którym wybraliśmy nowe władze. Między innymi współprzewodniczącą ponownie została nasza lubuska Ania Wardak. No i jako Młoda Lewica, no to jesteśmy ciągle aktywnie nie zaangażowani w działalność partyjną. No, w tej chwili odbywam my trasę lewicy po Polsce, wakacyjną trasę lewicy, gdzie mówimy właśnie nie o swoim programie, gdzie przekonujemy wyborców do zagłosowania na nas. Sama Młoda Lewica dostanie sporo jest na listach wyborczych do Sejmu. Sama Młoda Lewica bierze udział w każdej prawie wie konwencji programowej lewicy. Często to jesteśmy my właśnie prelegentami. Między innymi jako Młoda Lewica współorganizowaliśmy naszą partią okrągły stoł zdrowia psychicznego w każdym województwie, gdzie wypracowaliśmy bodajże 12 postulatów w tej kwestii. Jako Młoda Lewica mamy my też sporo ludzi we władzach partii, więc jesteśmy my całkowicie ciągle aktywni i ciągle i jesteśmy my całkowicie na bieżąco z partią, więc nie musimy pytać o zgodę. A jak aktywna jest Młoda Konfederacja, Młodzi dla Wolności? Bo Młodą Lewicę, czy Nową Generację, czy też Młodych Demokratów widać, ale ilu członków liczy Młodzi dla Wolności w województwie lubuskim? W województwie lubuskim
tu akurat członków jest tylko kilkanaście. To jest dla nas taki najcięższy okręg, region w całej Polsce. Tu mamy najmniej członków. To jest dla nas ogromne wyzwanie, dlatego nie robimy tak jak wreszcie, jak w całej Polsce nasza młodzieżówka skupia się przede wszystkim na kwestiach mediów społecznościowych czy działalności takiej typowo lokalnej w swoim mieście. My skupiliśmy się wokół działalności lokalnej. Na przykład jeden z naszych działaczy działa aktywnie w Klubie Konfederacji w Gubinie. Jeden akurat cały, jeden oprócz mnie jeszcze jest w Młodzieżowej Radzie u siebie w powiecie. No ale jak chcecie w trakcie kampanii się włączyć w tę kampanię Konfederacji? W trakcie kampanii wyborczej cały... Powiem panu tak. Kampania wyborcza, my przyjęliśmy w Konfederacji system amerykański. Kampania wyborcza trwa od wyborów do wyborów. Od wyborów się staramy na kolejny wynik. Na coraz lepszy. To teraz jak się staracie o ten dobry wynik Konfederacji? Teraz cały czas trwa akcja naborowa do naszych różnych partii, które wchodzą w skład Konfederacji, jak i Młodzieżówki. Oprócz tego zawsze staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi. Chcemy wyjść, porozmawiać, posłuchać, co mają do powiedzenia. Bardzo często akurat roznosząc jakieś ulotki czy rozklejając plakaty, nasi działacze napotykają na ludzi, którzy się zatrzymują i rozmawiają z nimi, się dopytują o szczegóły działalności partii, o to, jak dołączyć na przykład można do nas. I zawsze akurat miło jest usłyszeć taki głos jakby wsparcia, że ktoś coś o nas wie, ktoś o nas słyszy i chce się dowiedzieć więcej, chce wejść w nasze szeregi. To jest bardzo miłe uczucie i akurat kampanię wyborczą zamierzamy wejść z impetem cały czas. No to jeszcze a propos tego impetu chciałem spytać, czy partie, które reprezentujecie, identyfikujecie się z nimi, czy właśnie utożsamiacie się ze wszystkimi poglądami i postulatami, które wasze partie głoszą? Uważam, że partie polityczne, one działają na podstawie modeli. I jest to oczywiste, że jeśli jest tyle ludzi, a partii politycznych, takich tego, tych głównego nurtu jest kilka, to oczywiście, że nigdy w 100% nie będziemy się ze wszystkim identyfikować, tak jak jest to mówione słowo w słowo. I najważniejsze jest to, żeby zgadzać się z tymi głównymi postulatami, głównymi założeniami i żeby zgadzać się światopoglądowo ze swoją partią i że odnajdujemy się w tym, jaka jest główna linia tego, główna linia retoryczna partii. Ja osobiście z większością postulatów się zgadzam, bardzo mi odpowiadają i tak naprawdę w sumie nie wiem, czy umiałabym nazwać jakiś postulat, który mi nie do końca by nawet odpowiadał. Przy ogłoszeniu, tutaj powiem właśnie, jak zostały ogłoszone pierwsze postulaty do kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, z krytyką się spotkało oczywiście 800+, babciowe oraz kredyt 0%, że jest to socjal, że próbujemy się licytować z PiS-em. I tutaj powiem osobiście, że musiałam najpierw poczytać, musiałam sobie to przemyśleć, czy rzeczywiście tak jest, ale po większym zastanowieniu się z tymi postulatami się również identyfikuję i cieszę się bardzo, że Platforma zaczęła też patrzeć po kilku latach, żeby iść w tą stronę takiej bardziej socjaldemokracji, że nie każdy jest kowalem własnego losu i państwo powinno pełnić rolę taką bardziej opiekuńczą, ale w taki sposób, że zachęca ludzi do pracy, żeby z tej pracy generować podatki i pomagać słabszym, czyli nie robić z budżetu państwa budżetu na kiełbasę wyborczą, tylko żeby wspierać ludzi do pracy, żeby oni szli do tej pracy, zarabiali podatki, żeby państwo się nimi opiekowało i żebyśmy właśnie w taki sposób szli w stronę zachodu i może w ten sposób udać też odwrócić ten negatywny trend emigracji, że coraz więcej Polaków wyjeżdża. Teraz uśmiechał się pod nosem przedstawiciel Młodej Lewicy. Rozumiem, że w tej kwestii z Platformą się zgadzacie. Znaczy, no, czyż się zgadzam, no, tak, jeśli chodzi o postulaty Platformy, no to no to jest no takie też trochę no typowa kiełbasa wyborcza, no i takie trochę typowe no i taki skręt w stronę takiego rozdawnictwa, bo tak lewica nie jest za takim wyborczym rozdawnictwem pieniędzy, tylko no, lewica raczej nie jest ani przeciwna 800+, z tego co mówili jej przedstawiciele 800 nawet
plus 800 plus powinno być waloryzowane co roku o wskaźnik inflacji. Powinno to być wpisane w ustawę, a nie powinno to być waloryzowane przez Sejm, kiedy tylko będzie zachcianka wyborcza. Ale właśnie tutaj odnosząc się do Platformy, krytykowaliśmy mocno pomysł kredytu zeroprocentowego, który wprowadził PiS, ale we formie 2% od razu po propozycji Platformy. Z tego, co czytałem, to już ceny mieszkań po tym, jak mówiliśmy, podskoczyły, bo się jednak nie robi popytu tu, gdy nie ma podaży. Tak? No i lewica mówi o mieszkalnictwie socjalnym, ale myślę, że to jest też temat trochę na inną dyskusję i myślę, że jeszcze pewnie się spotkamy i o tym porozmawiamy, o tych konkretnych postulatach, być może jak będzie kampania wyborcza, trochę się rozwinie. Ale pytam nie przez przypadek, bo reprezentujecie czy Platforma, czy Lewica, partię, która raczej światopoglądowo z Konfederacją jest bardzo daleko, dlatego teraz pytanie do przedstawiciela Konfederacji, czy ty bezpośrednio zgadzasz się z tym, co głosi Konfederacja, na przykład w kwestiach światopoglądowych, nawet nie wiem, w kwestiach Ukrainy? W kwestiach światopoglądowych w Konfederacji wyhodowaliśmy pewien kompromis. Jesteśmy zlepkiem trzech różnych partii o różnym światopoglądzie. Czasem się bardzo spieramy w pewnych kwestiach, ale zawsze dochodzimy do kompromisu, który jest do zaakceptowania przez nasze wszystkie trzy ugrupowania. No to jak na przykład wyglądają twoje poglądy w kwestiach praw kobiet, nie wiem, związków partnerskich, aborcji, czy już teraz dalej wychodząc właśnie o to, co zapytałem wcześniej w sprawie Ukrainy? W kwestii aborcji to przede wszystkim kompromis, który był w latach 90. uzgodniony, powinien zostać przywrócony i wokół niego powinniśmy się skupiać cały czas. Kwestia Ukrainy. Czyli tutaj kwestia Sławomira Mentzena, który chciałby wsadzać kobiety do więzień za wykonanie aborcji, nie zgadzasz się z nim? Nie zgadzam się w pełni, tak powiem. Przede wszystkim, jeżeli akurat to jest taka kwestia, że aborcja jest tam na lewo, tak dalej, jak już na przykład powiedzmy w 7-8 miesiącu, no to tu akurat winę ponosi jednak zarówno lekarz, który się do tego się podjął, jak i kobieta, która chce ten zabieg wykonać. Tu akurat powinna być jednak pewna kara, ale nie powinna być ona zbyt surowa jednak. Chociaż zabicie dziecka to już praktycznie jest. Trzeba o tym powiedzieć. Kwestia Ukrainy miałem poruszać. Kwestia Ukrainy jest dosyć ciężka, bo Ukraina teraz jest w złej sytuacji na arenie politycznej, międzynarodowej. Ale przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, że jesteśmy w Polsce i powinniśmy się skupić na Polakach. Na przykład ten napływ zboża z Ukrainy, który miał miejsce w ostatnim roku, nie był korzystny dla polskiej gospodarki. No to chyba z tym zgadzają się wszyscy. Bardziej tak. Chyba miał takie podejście, bo Konfederacja raczej, niektórzy zarzucają Konfederację też, że jest bardzo prorosyjska. Bardziej pytam o takie niekoniecznie finansowe czy państwowe wsparcie, ale jako wsparcie po prostu państwa, które walczy z agresorem, bo po stronie Konfederacji nie widać tego do końca. Po prostu my nie chcemy się pakować w konflikt, który mógłby się dla nas skończyć niekorzystnie. To jest dla nas takie akurat dosyć ważna kwestia, bo jeżeli wejdziemy zbyt głęboko w ten konflikt, skończymy tragicznie. Ja myślę, że będąc w NATO, to i tak już dość głęboko w tym konflikcie. Dość głęboko w tym konflikcie jesteśmy. Ale pytanie na koniec. Młodzi ludzie w przedziale 18, 19, 20, 20 kilka lat na wybory chodzą niechętnie raczej. To jest grupa, która jest raczej najmniej reprezentowana podczas wyborów. Jak mielibyście dzisiaj zachęcić młodych ludzi do wzięcia, waszych rówieśników, do wzięcia udziału w wyborach, to co byście im powiedzieli? Ja bym powiedziała przede wszystkim, że chodzenie na wybory i interesowanie się polityką nie jest wstydem, to nie jest powód, dla którego mielibyśmy się ukrywać z naszymi poglądami, albo że interesujemy się właśnie sprawami świata, bo muszę powiedzieć, że moje doświadczenia z ostatnich lat były takie, że za bardzo młodzi ludzie o tej polityce rozmawiać nie chcieli.
ponieważ myślę, że ich to nie dotyczy, ale właśnie polityka nas dotyczy. I jeśli my się polityką nie zainteresujemy już od najmłodszych lat, to polityka zainteresuje się nami. I ona jest wszędzie. Polityka jest w szkołach, polityka jest, jak idziemy w przychodni do lekarza, polityka jest również w internecie, algorytmy, regulacje. I dobrze by było mieć wpływ i jeśli osoby starsze mają głos, który tyle samo waży, co nasz, to dlaczego mielibyśmy my z niego nie korzystać, a potem skarżyć się, że u nas w kraju się nie podoba, że chcemy wyjechać i powinniśmy ten negatywny trend odwrócić, zwłaszcza, że teraz czasy są trochę inne niż kiedyś i więcej się właśnie uwagi zwraca na to, żeby ci młodzi ludzie byli coraz szerzej reprezentowani w przestrzeni publicznej i dzisiaj jest to dużo prostsze niż kiedyś, więc powinniśmy to wykorzystać. Więc jak zachęcić, co powiedzieć, dlaczego iść na wybory, mając kilkanaście, 18 lat? Jeśli chodzi o tych młodych idących na wybory, no to jest taka kwestia, że wybory 2020 prezydenckie, przypomnę, w historii Polski chyba był największy wzrost frekwencji wśród młodych Polaków w historii polskich wyborów. Więc chociaż wtedy można oczywiście mówić, że ludzie się zainteresowali bardziej polityką przez zamknięcie w domach więcej i większy dostęp do internetu, ale w tej chwili mogę mieć obawy o coraz większą depolityzację młodego pokolenia, no i niechęcenie tą polityką. Ale jeśli, to nie ma chęci jeśli miałbym, bo jeśli ktoś nie mówi, jest zniechęcony tą polityką, to nie chce swoim głosem, swoim udziałem w wyborach, albo może uczestnictwem w wyborach bezpośrednich, czyli bycie kandydatem, czy zapisaniem się do partii, czy do młodzieżówki. No dlaczego tak się nie dzieje? Znaczy, jeśli chodzi o uczestnictwo w partii, czy młodzieżówce, niestety w Polsce mamy problem ogólnie ze społeczeństwem obywatelskim, no i jakimkolwiek zaangażowaniem się w sprawy publiczne oraz też mamy ten problem całkowitej tej toksyczności środowiska politycznego, które całkowicie zniechęca ludzi do jakiegokolwiek zainteresowania się tematem. Nie dziwię się naprawdę młodym tym, że nie chcą są za bardzo o tym słuchać, gdy... Ale jeśli nie chcą słuchać, to może powinni zacząć mówić. I teraz pytanie na koniec, już kończąc nasz program, do Pawła Rydzika. Młodzi ludzie chcą mówić i będą mówić coraz więcej, czy raczej dalej stronią od polityki? Dużo moich rówieśników, z którymi chodzę do szkoły, coraz bardziej się nastawia na to, na rozmowy polityczne, ponieważ to jest temat, który widzą, że ich dotyczy. Mieliśmy w ostatnim czasie dosyć ciężkie czasy. Była inflacja, była wojna na Ukrainie. Dalej jest. I tak, dalej jest. I ludzie młodzi to widzą. Widzą ten problem i chcą na ten problem porozmawiać. Oczekują pewnych zmian. Z tego powodu zaczynają się powoli interesować polityką. I to jest akurat pewien motor napędowy dla nich. Że coś się dzieje, coś jest nie tak. Czyli zainteresujmy się. Czyli chyba jeszcze nie wszystko stracone pod tym względem. Tak, jeszcze nie wszystko. Bardzo dziękuję za Wasz udział, za ten program. Dobry. Pola Ostałowska, Nowa Generacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Bartosz Surdyk, Młoda Lewica. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Paweł Radzik, Młodzież dla Wolności. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.